Grzegorz Pasiut przy krążku, kółeczko po bandzie krążek do Jakuba Witeckiego, ile tam dobrze dostrzegłem ten numer na koszulce. Tak jest, to był numer 66, a więc Jakub Witecki. Cały czas bez bramek w sparingu GKS-u Tychy z Podhalem. Uwaga, szansa, jest gol! Jest gol dla Tyszan, strzelcem tej bramki numer 66, a więc Jakub Witecki. Dobrze tutaj teraz pogrywał ten drugi atak GKS-u Tychy. To podanie Baranyka do Parzyszka, jednak niedokładne. Baranyk do Las... No, mam problem z tym nazwiskiem. Leskowiański. Matus Leskowiański podwyższa prowadzenie GKS-u Tychy na 2-0. W 2008 roku Leskowiański zdobył mistrzostwo... Nie Leskowiański, a Kropacz. Mistrzostwo Słowacji ze Slovanem Bratysława. Poprzedni sezon spędzony najpierw w Spiskiej Nowej Wsi. Uwaga, szansa przed środkami, jest gol! Jest gol na 1-0 ku uciesze. Nie na 1-0 oczywiście, a pierwszy gol środek w tym spotkaniu na 1-2. Na tafli. Oj, jest gol! Jest gol na 2-2. No to już jest duża niespodzianka. 1-12 przegrali młodzi hokeiści Polski. Tym bardziej zastanawiam się, jakim cudem mogli oni zremisować 5-5 z Aksamunią Oświęcim i przegrać 1-2. Jest gol trzeci dla Szarotek, ależ tercja diabelsko dobra w wykonaniu Nowotarżan. Po 40 minutach niespodziewanie prowadzą gospodarze z Tyszanami 3-2. Wszystko zaczęło się po myśli faworyta tego spotkania, więc niewątpliwie GKS-u Tychy, ale zaraz, bo ależ kuriozalna bramka. No, gol kuriozum teraz dla GKS-u Tychy. Sebastian Biela do tyłu nieco wyrzucił Roberta Mrugała. Teraz kapitalny, a prosty błąd Roberta Mrugały i wykorzystuje go bezlitośnie Grzegorz Pasiut, zdobywając bramkę w osłabieniu. Nie kapitalny błąd, to na pewno nie był kapitalny błąd, to był dziecinny wręcz błąd Roberta Mrugały. No i hala w Nowym Targu już ucichła. Był taki radosny szmer po tej drugiej tercji w Nowym Targu, a teraz już z powrotem cisza. Ale myślę, że mimo wszystko, nawet jeżeli tutaj Podhale by to spotkanie przegrało, to i tak raz, że nie mają się czego wstydzić hokeiści z Nowego Targu, a dwa, że to pokazuje... Oj, ależ gol! Ależ kapitalny gol teraz! Świetnie przymierzył Kasper Bryniczka i tutaj zasunięty Arkadiusz Sobecki bez szans. Co prawda odeszło kilku zawodników, chociażby z tych nieco bardziej, którzy wnosili do gry GKS-u Tychy, to bracia Kozłowscy. Przyszli w ich miejsce Mikołaj Łopuski, Milan Baranyk, czy też chociażby Rafał Dudka, chociaż on już jest obrońcą. Uwaga, ładnie to wyglądało, Tyszan wymienia krążka i drugą bramkę w tym spotkaniu zdobywa Grzegorz Pasiut. 49 sekund potrzebowali Tyszanie na to, aby wykorzystać przewagę. Zdecydowanie lepsze wrażenie sprawia w tym spotkaniu Matus Leskowiański. Oj, ładnie teraz odebrany krążek przez Szarotki. Szansa na wyrównanie, jest gol! Jest gol dla Podhala, a strzelcem tej bramki Sebastian Biela. Najpierw krążek, potem Biela znalazł się w bramce wrzucony przez Jakuba Banackiego. No i mamy remis w Nowym Targu. Niecałe 3 minuty pozostały do zakończenia tercji trzeciej. 5-5 remisuje i już 6-5 i ponownie Grzegorz Pasiut skompletował hat-tricka. Pasiut, krótko cieszyli się z remisu zawodnicy z Nowego Targu. No dzisiaj naprawdę dobry mecz w wykonaniu Grzegorza Pasiuta. Teraz pomógł Michalskiemu Sebastian Łabus, dobre podanie do Sebastiana Bieli. Jest tutaj w środku Neupower, ale był też Roman Szymiczek, zablokował ten krążek. Teraz szansa przed Kropaczem, Kropacz i gol! Radosław Kropacz teraz huknął, tak jak na testowanego zawodnika przystało. Naprawdę ładny strzał. Tak jest, wrócił do bramki Tomasz Rajski, to on będzie bronił tych rzutów karnych. A ten rzut karny wykonuje Martin Przygocki. Przygocki, gol! Martin Przygocki pokonuje Tomasza Rajskiego. Po stronie Szarotek numer trzeci, a więc Bartłomiej Neupower kontra Arkadiusz Sobecki. Neupower czy Sobecki? Sobecki. No i ponownie to jest to, o czym mówiłem w trakcie transmisji.
ta dobra gra kijem Arkadiusza Sobeckiego sprawiła, że nawet nie zdołał oddać strzału Bartłomiej Neupauer. Teraz Adam Bagiński będzie starał się pokonać Tomasza Rajskiego. Przypomnijmy, że w tej serii karnych Tyszanie prowadzą 1-0 po dobrym wykonaniu przez Martina Przygockiego. A teraz Bagiński i górą Tomasz Rajski. Sebastian Biela, autor dwóch bramek w dzisiejszym spotkaniu kontra Sobecki. Biela, oj, znowu zabrakło teraz, ten krążek podskoczył. No ale znowu gdzieś ten kij Sobeckiego wytrącił trochę z równowagi Sebastiana Biela. Teraz Adrian Parzyszek. Parzyszek i dobrze w bramce Tomasz Rajski. No i cały czas tylko Martin Przygocki znalazł receptę na bramkarza. Jak na razie jako jedyny trafił. A próbowali już Bagiński i Parzyszek, a po stronie Podhala Biela oraz Neupauer. A teraz Michalski i krążek w raku Arkadiusza Sobeckiego. Nie wiem, ile tych serii rzutów karnych tutaj zafundowali sobie trenerzy obu zespołów. Jeszcze tym razem uderza Grzegorz Pasiut. Pasiut i przesadził z siłą tego strzału. Przeniósł krążek nad poprzeczką Tomasza Rajskiego. To jest numer 10 w zespole z Nowego Targu, a więc Kasper Bryniczka. I trafił Kasper Bryniczka. Pokonał Arkadiusza Sobeckiego. Mamy 1-1. Nawet nie muszą Państwo patrzeć, to jest na tafli. Te gwizdy mówią wiele. Milan Baranek. Milan Baranek w swoim stylu. Szeroki najazd. Ale on te karne często wykonuje kapitalnie. Rajski złapał ten krążek do raka. Wiele lat wspólnych treningów nie poszło na marne. 1-1. I teraz Patryk Wronka. Z 13 Wronka. Położył się Sobecki. Trzeba było to tylko nieco niżej ten krążek posłać. No ale nie udało się młodemu Patrykowi Wronce.